Proszę bardzo, państwa zdziwienia. Mogę? Tak, proszę. Jan. Jednak mnie dziwi ta seria bankructw firm, które powinny dobrze funkcjonować. Mam na myśli najnowszą sprawę OTL, tej linii lotniczej OLT, która tak świetnie się zapowiadała, chociaż wydatkowała podobno 200 milionów złotych na rozkręcenie tego biznesu. No i zakończyło się to tak, jak się zakończyło. Firmy turystyczne, które w przypadku niskich cen usług turystycznych, tam gdzie, no w tych krajach, prawda, gdzie nasi najchętniej jeżdżą, nie powinny zbankrutować, a jednak bankrutują. No i firmy budowlane, bo to nie tylko dotyczy firm budujących drogi, ale w tej chwili to dotknie też firm, które w deweloperską działalność są zaangażowane. Otóż w obszarach, w obszarach, których jest klient, prawda, na konkretne usługi, w obszarach, które jest podawana sensowna oferta, nagle dochodzi do bankructw. Ja nie znam do końca mechanizmu i warto naprawdę się nad tym zgłębić, przedyskutować, zastanowić, może ostrzec innych, prawda, żeby jednak tego typu, żeby jednak pewne ryzyka minimalizowali. Ryzyka, które odbijają się, czy optymalizowali, okej. Bo to dotyczy nie tylko tych przedsiębiorców, ale dotyczy tysięcy już w tej chwili ludzi, którzy później płacą za to cenę. Więc wielkie zdziwienie, ale ta seria bankructw u mnie wywołuje. Ja chciałam powiedzieć, że mnie to zupełnie nie dziwi. Od lat prowadzimy badania na temat bankructw i to jest po prostu, różne tam są mechanizmy, nie mamy czasu, żeby o tym mówić, ale jednym z mechanizmów jest efekt domina. I jeżeli firmy są ze sobą powiązane, jeżeli bankrutuje jedna, to pociąga, jeżeli się topi jedna, to pociąga następną. A jest jeszcze coś takiego, nad czym w tej chwili się pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby jakoś ten efekt zminimalizować, że czasami ogłoszenie zagrożenia upadłością albo złożenie wniosku upadłościowego już nakręca tę spiralę upadłości, co widać w turystyce. Ludzie boją się wyjeżdżać z biurami turystycznymi.